Paulina Krupińska jako prowadząca program Dzień Dobry TVN. No ty masz z nią bardzo dużo wspomnień, znacie się, sama uczestniczyła w pierwszej edycji programu Dance Dance Dance. Sprawdzi się? Myślę, że Paulina się sprawdzi, jest inteligentną kobietą, ma swoje zdanie i za to ją zawsze ceniłam, no jest kobietą charakterną. I uważam, że każda prezenterka, każda osoba, która prowadzi jakikolwiek program, powinna też no, mieć coś w głowie, a ona jest z tego, co wiem, z wykształcenia psychologiem i osobą w ogóle, która no, dużo też w życiu przeżyła. I w tym takim życiu show biznesowym i tym prywatnym, więc myślę, że będzie mogła się odnieść do wielu sytuacji w tym programie i życzę jej naprawdę wszystkiego najlepszego i myślę, że no wszyscy czekamy, ja sama się nie mogę doczekać, aż zobaczymy, jak sobie poradzi. Będziesz oglądać? Na pewno będę oglądać, bo jestem ciekawa, no znamy się dosyć długo. Paulinka jest cudowną kobietą, więc ja się ogromnie cieszę, że taką szansę dostała. Jestem przekonana, że ona sobie poradzi, dlatego że to nie jest pierwszy program, który prowadzi, więc tym bardziej ma doświadczenie. Jest inteligentna, piękna, więc ma wszystko, czego potrzeba do pracy w telewizji. Trzymam za nią kciuki. Przede wszystkim to, czego mogę jej życzyć, to żeby była dla siebie łagodna, bo perfekcjoniści są swoimi najsurowszymi sędziami. Ja doskonale o tym wiem, więc od koleżanki do koleżanki. Trzymaj się cieplutko, Paulinko, dasz radę.